Demokraci chcą impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa. Jutro złożą wniosek w tej sprawie. Ojciec Święty Franciszek apeluje do Amerykanów o pojednanie. Demokraci z Izby Reprezentantów USA chcą impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. To reakcja na zamieszki pod Kapitolem, do których doszło w ubiegłą środę. Donald Trump must go now. Now. Donald Trump musi natychmiast odejść. Każdy, kto jest tak zdradziecki, każdy, kto stracił kontrolę nad swoimi zdolnościami umysłowymi do tego stopnia, aby rozpocząć powstanie przeciwko Stanom Zjednoczonym, nie powinien trzymać palca na guziku nuklearnym. Zdaniem demokratów Trump podżegał do buntu. Pod wnioskiem o impeachment podpisało się 180 kongresmenów. Była to próba zahamowania procesu konstytucyjnego i obalenia rządu. Biały Dom odpiera zarzuty. Zarówno prezydent, jak i cała administracja w najostrzejszych możliwych słowach potępia przemoc, która miała miejsce. To niedopuszczalne. A ci, którzy złamali prawo, powinni być ścigani w najszerszym możliwym zakresie. W środę pod Kapitolem protestowali zwolennicy Trumpa, którzy podobnie jak urzędujący prezydent nie wierzą w oficjalny wynik wyborów. W pewnym momencie demonstranci weszli do budynku. W trakcie starć z policją zginęło 5 osób. Ojciec Święty Franciszek zaapelował do Amerykanów o pojednanie. Modlę się za tych, którzy stracili życie w tych dramatycznych chwilach. Powtarzam, że przemoc jest autodestrukcyjna zawsze. Nic nie zyskuje się na przemocy, a wiele się traci. Apeluję do władz kraju i do całej ludności o zachowanie wzniosłego poczucia odpowiedzialności, aby uspokoić sytuację, promować pojednanie narodowe i chronić wartości demokratyczne. Niewykluczone, że do głosowania w sprawie impeachmentu dojdzie jeszcze przed 15 stycznia. 5 dni później Joe Biden zostanie zaprzysiężony na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.